Marcin Gortat zdobył się w rozmowie z nami na polityczne wyznanie. Najbardziej znany polski koszykarz jest przerażony pewnym zjawiskiem. Której partii się oberwało? Marcin Gortat co prawda zakończył swoją karierę w 2020 roku, wciąż jednak z dużym zaangażowaniem realizuje się jako organizator meczy i rozwija swój projekt Gortat Team. Podczas jednego z ostatnich wydarzeń sportowych udało nam się wypytać go, co sądzi o ostatnich wydarzeniach na polskiej scenie politycznej. Marcin Gortat o szacunku do mundura w Polsce, działalność służb wojskowych w ostatnich latach w Polsce spotyka się zarówno z licznymi pochwałami, jak i często krytyką. To kwestia, która zdaje się mocno dzielić Polaków. Polska gwiazda koszykówki zauważyła jednak, że podejście do mundura wśród krajan wydaje się być coraz przychylniejsze. Podziękował przy tej okazji osobie, która jest związana z wojskiem i pomogła mu przy organizacji ostatniego eventu. Myślę, że w tych czasach zaczyna być coraz lepiej, jednak różnego rodzaju gry polityczne sprawiają, że żołnierze obrywają rykoszetem. Prawda jest taka, że tego wydarzenia nie udało się zrobić, gdyby nie minister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Logistycznie pomógł mi z wieloma rzeczami. Wcześniej przez od 8 do 9 lat tego nie było, dlatego teraz wielkie podziękowania dla ministerstwa za zorganizowanie tego meczu, powiedział. Gortat, to nie jest kierunek, w którym powinniśmy się udać. Udało nam się dowiedzieć również, co Marcin Gortat sądzi o wynikach wyborów do Europarlamentu i zaskakująco wysokim wyniku Konfederacji. Dostało się jednemu z czołowych polityków kontrowersyjnej partii. Jego wybór sprawił, że koszykarz zaczął kwestionować rolę demokracji. Przerażające jest, że taki człowiek jak pan Braun trafia do Europarlamentu. Rozumiem, że jest demokracja i ktoś na niego głosował, ale to nie jest kierunek, w którym powinniśmy się udać, skonkludował.